Cześć, mano, witaj, jestem MK Ruskiewicz, mam dla was kolejny vlog, w którym będziemy mówić o kościele imprezowym, kościele w Budzyniu. Jak wiecie, w Budzyniu, może nawet nie wiecie, może ktoś tam z was mieszka, jest kościół na środku miasteczka. W tym kościele był kościelny, bo niestety już tam nie pracuje, który lubił robić libacje alkoholowe. I ostatnio po prostu mówi, zrobimy sobie z kolegami libacje alkoholowe i sobie zrobi. Po napiciu się, po napojeniu, postanowili po prostu iść do kościoła na zachrystię i tam się jeszcze pobawić. Ich zabawa polegała na tym, że po prostu wzięli sobie mikrofony, odpalili głośniki, zaczęli śpiewać. Jak mówiłem wcześniej, w Budzyniu jest... w Budzyniu kościół jest na środku miasteczka. Więc wyglądało to tak. Nie zabrakło też przebojów z Disco Polo, bo to akurat była tylko kolęda, których było oczywiście więcej i były jeszcze były przeboje Disco Polo, takie jak Ona tańczy dla mnie, czy Ona temu winna. Czemu już tam kościelny pracuje? Kościelny pracuje dlatego, że w Polsce, w kościele trzeba być smutnym. Ten człowiek był po prostu za wesoły, za bardzo lubił imprezować, żeby pracować w kościele. Jak wiecie, w Polsce mamy różne typy osób, którzy wierzą i nie chodzą do kościoła, którzy wierzą, chodzą, którzy nie wierzą, chodzą, albo kurwa jeszcze w chuj więcej i w ogóle wyjebane. Jakby wiecie, że ja nie chodząc do kościoła, ale wierząc, bym chodził kurwa tam co wieczór. Naprawdę, co mszę bym chodził, jakby były takie msze w kościele. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych inaczej, tam co niedzielę każdy idzie do kościoła, ponieważ tam w kościele się bawią. Tam ludzie w kościele nie ma tak jak u nas, że wszyscy są smutni, że jak ja usłyszę, że mam iść w niedzielę do kościoła, bo na przykład muszę iść, bo są święta, to ja jestem smutny od tygodnia. Tydzień wcześniej oczywiście już jestem smutny, kurwa, jak dużo ludzi przed pobraniem krwi albo przed dentystą się boi. A ja po prostu się martwię, że będę bardzo smutny w tam i się po prostu zanudzę na śmierć. Tak, lecz w tym kościele bywało inaczej, jak widzieliście już, zaczęli, tam się śpiewa, tam się bawią. Lecz po godzinie imprezowania, bo tyle trwała cała impreza w tym kościele, przyjechała policja. Boga nie chodzicie, ona to jest. Polska jest smutnym krajem, w Polsce nie da się bawić. W Polsce za zabawę tak naprawdę masz 16, 17, 18 lat. Idziesz sobie na piwko z chłopakami gdzieś do jakiegoś parku. Nawet jak ja chodzę czasami do takiego lasku małego. Przyjdzie policja, straż miejska albo inne kurestwo i stawi ci mandat za to, że wyszedłeś na dwór, nie siedzisz przed komputerem, tylko spożywasz alkohol, który kurwa zawiera 3%. W którym full litra jest 3% alkoholu. No ja pierdolę, no nie wiem, ta Polska. Ja bym był za tym, żeby było w kościele jak w Stanach. A jeśli chodzi o o libacje alkoholowe, o palenie papierosów, o inne pierdoły, jak powinno być jak w Austrii. Tak jest moje zdanie. Polska musi się zmieniać, chłopaki, ludzie, Polska, kurwa, ale wyjebali mi temat. Dobra, wróć, pusz. Nie można być w Polsce szczęśliwym, trzeba być smutnym, jeszcze chcesz być kościelnym, jesteś smutny i idealna robota dla ciebie. Yo! Ja się z wami żegnam, myślę, że temat wam się podobał, jeśli chcecie więcej kurwa takich tematów, więcej vlogów, bo z grami gry, tak jakby jak teraz są mniej więcej na równym poziomie gry, idą w dół, vlogi idą do góry, będzie więcej vlogów, bo bardziej wam się to podoba. Ja idę obrabiać ten cały materiał, a wy trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!